Dzień dobry wszystkim, dzień dobry. Nie no, spokojnie. Łapnie to coś, czy nie łapnie? Co jest? Jak kłopot z dźwiękiem, bo wiecie, bo u mnie tutaj musi być klima, bo nie idzie wyrobić. Także od razu na dzień dobry mówię, szumy będą, trzaski będą. Chociaż to wytłumiłem, ale wytłumia także i moje audio. Dobra. To jest karkas. Zrobiony taki fajny karkas. Tutaj sobie zalimitowałem takie nity. Podłączyłem przewody. Słuchajcie, to będzie układ wyjściowy, filtr wyjściowy wzmacniacza do odbiornika lampowego. Słuchajcie, obudowa z takiego kondensatora. Świetna obudowa, to z powrotem pozamykamy i będziemy mogli sobie tutaj wkręcić filtra. Spróbujemy go dzisiaj nawinąć, tylko najpierw, bo patrzę, że już klej mi się nagrzał, to musimy sobie tę podstawę tego kondensatora. Oczywiście to wszystko musi być umyte, nie? Bez elektroliku. Będziemy nawijać go dzisiaj, musimy sobie go wkleić na początek. Choćby nawet klejem na gorąco troszkę przyrobiony. O, o, tutaj jakiś górę. I tak samo tutaj sobie przyłapiemy. I tak samo tutaj sobie przyłapiemy. Okej. Można wyłączyć klej, po co ma mi tutaj pod atmosferę podgrzewać. No i dobra, no i teraz co, czekamy aż to zastygnie. O, możemy tak potrzymać sobie za kabelki naciągnięte. Będzie dobrze. To za bardzo nie odjechało gdzieś na boki. Bo to potem, żeby tutaj nie było żadnego styku, jak to włożymy, nie będzie. Spoko. Tu mamy piny. Będziemy nawijać zaraz cewkę układu wyjściowego wzmacniacza WCE. Filtr wyjściowy. Co? Wszystko od podstaw, słuchajcie, powstaje. Wszystko od podstaw, tak? Gotowego filtra. Jakby nie mógł, kurde, sobie gotowego filtra gdzieś, nie? No niestety nie mam, nie posiadam. A radio i tak zagra. Okej. Okay. To co, czekam aż to on zaschnie i zaraz pierwsze uzwojenia na 30. Między 27 a 30 MHz mają działać. No dobra. Najpierw na wyższe pasmo będą nam dwie średnice w sumie, żeby nawinąć. Tak sobie wymyśliłem, żeby dwie były średnice nawinięcia tego filtra. Pierwsza średnica to są te właśnie wyższe częstotliwości i to ma być grubszy drut 0,5 mm. Można użyć 0,4 w izolacji, w jegielicie, ale to lepiej nie. Zwykły drut nawojowy 0,5 mm i zaczynamy od wysokich częstotliwości, czyli tu mamy początek naszej cewki, tu mamy pierwszy odczep, drugi odczep, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, 12 odczepów. Plus ostatni fale długie. Tutaj mamy szerzej, bo tu już będziemy cieniutkim drutem to nawijać. No i spróbujemy to dzisiaj wykonać, że tak powiem. Mamy początek cewki. Będziemy tutaj teraz sobie podlutujemy. I 0,5 mm na początek, 3 zwoje, pierwszy odczep, następny odczep, pierwszy odczep 2 zwoje, następny odczep 3 zwoje, także ma wyjść 5 obrotów na rdzeniu. Rdzeń szerokości, to jest powietrzna cewka,
powietrzny film 28 mm. Tak, 28 na 28. Jest to taki zwykły bakielit? Nie, jak to się mówi. Taki zwykła płytka PCB bez druku. Nawet nie wiem, jakiej ona jest grubości, ale cienka. Milimetrowa. Drugi drucik, o ten 0,3 mm, będzie już na niższe pasma. Dlaczego tak, że tak powiem, na oko? No to nie jest na oko robione, bo już kiedyś było raz wykonane. I się sprawdziło bardzo dobrze. I na tej zasadzie jest tak, że dlaczego powietrzne? No bo to później łatwo będzie zastosować nawet w stronę nadawczą, nie tylko odbiorczą. No dobra, jedziemy. To jest układ wyjściowy pierwszego wzmacniacza. Czyli na początku odbiornika są filtry pasmowe. Potem jest wzmacniacz na pentodzie mocy, na lampce, na lampach. Potem, żeby ta lampa z anody ma być właśnie ten filtr. No i dobra. Do anody dławik anodowy, za anodą filtr powietrzny. Dobra, lutownica się nagrzała. Ja to sobie działam. Miłego oglądania życzę. Efekt za jakieś 2 godziny.
jednym filtrem ogarniamy 12 pas. Dlatego co nawijać 24 cewki, to można jedną nawinąć, nie? No dobra, nic nie dało. Była. Będzie tak raz. I dwa. I słuchajcie, tak. 3, 2, 1, 1. I tu będzie też 1. Czyli dwa zwoje ja liczę jako 1, no bo on nie jest pełny. Pierwszy nie jest pełny. Można policzyć inaczej. Można policzyć tak. 4, 3 zwoje. 2 zwoje, 2 zwoje, 2 zwoje. Co 2 zwoje? Ja to zaraz rozrysuję i wam też pokażę. Nie obawiajcie się, elektrony z tej cewki nie uciekną po tych ostrych brzegach. Bo i też słyszałem o takich głosach, że te cewki muszą być idealne, no muszą być dobre, proste, ale nic się im nie stanie. Okej. No i dobra, słuchajcie. I tutaj nie wiem, czy to starczy jeszcze na te dwa zwoje, czy nie. Raz, dwa, starczy. Dobra, to jeśli starczy, to jeszcze jeden obcze. Pasmo 19 MHz. Raz. I dwa. No i dobra, i teraz tak, tu. Przytniemy sobie, bo tu będziemy łączyć to, ale zanim przytniemy, to sobie oskrubiemy. Do częstotliwości 10 MHz możemy w ten sposób zejść co dwa zwoje, czyli jeden pełny i jedna czwarta. Trzy czwarte, sorry. Do 10 MHz. Poniżej musimy zastosować troszkę cięższy grunt. Oj. OK. Teraz tak, tu już mamy podgotowane, to później możemy sobie... O! Podobnie się na nodowe nawija bodiki, tylko że troszeczkę bardziej więcej tych pozwoleń jest, nie? Patrzcie. 4, 3, 2, 2, 2. No co tutaj tak się rozwarstwiło? Tu krzywo jest. Już układamy, o. OK. Mamy w tej chwili raz, dwa, trzy, cztery, pięć odczepów wykorzystanych. Jeszcze mamy do
dyspozycji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I fale długie. Powiniemy. Słuchajcie, całe pasmo winiemy. Liczba zwoi już w tej chwili się nie zmienia. Co dwa obroty. Jeszcze potrzeba mi tylko tego drugiego zarobienia, żeby przejdą, już to było. To co ja nie zostawię, nie? Gdzieś spadł. No dobra, to jest tak. Podłączyłem początek naszej cewki i koniec, znaczy koniec, bo tutaj już dodinęłem po 5 zwoi 0,3 mm drutu, zwój przy zwoju. I dopiero całość, cały ten układ, cała ta ceweczka ma 10 mikrohenrów. Zobaczcie, 0,9 oma, czyli bardzo, jakby to wam powiedzieć, bardzo duża dobrość tej cewki jest. I 0,01 mHn, czyli 10 mikrohenrów. A jak wiadomo, 10 mikrohenrów jest to pasmo 80 metrów. Czyli do tego miejsca dowinęliśmy do pasma 80 metrów. Wszystkie pasma od 30 MHz. Zostało jeszcze teraz dowinąć średnie i dowinąć długie fale. Sporo. Winiemy dalej, nie? Tada! Filtr nawinięty. Tak ma to wyglądać. Czyli tak, zaczynamy. 3 zwoje, 2 zwoje, 1,5, 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
0,3 mm, już tutaj cięższy drut. Następny 5 zwoi i tutaj mamy już 80. Potem dowijamy 10 zwoi, mamy fale średnie i dowijamy 25 zwoi, mamy fale długie. Jest, jest, jest. Zmierzymy teraz, ile ma całość. A całość, który to był pin, tu. Czarny, czarny. Okej. Zmierzmy sobie tutaj. Jaki mam, lutuję, ale mogę wybrać tą podstawkę do SMD. Zmierzmy sobie, czy to jest ten na pewno. Ale zobaczymy, dobra. Pomiar. Nie tykamy. Tak. 60 milihenrów. 0,06 mikrohenra. Milihenra, czyli 60 mikrohenrów. 60 mikrohenrów. I teraz patrzcie. Zakładam ekran, na razie bez izolacji żadnej. I sprawdźmy, ile cała cewka ma. Widzicie, jaka jest różnica? Wszystko się odstraja w dół. Ale to nam nie zaszkodzi, jest wszystko git, tak jak ma być. Tym, że teraz to by miało wpływ z otoczeniem, a jak to założymy, praktycznie mamy filtr zamknięty 0,6. A zobaczcie, rękę, zbliżam rękę. 0,4. A teraz inny motyw. Tylko czy ja znajdę gdzieś tu jakiś, o, na przykład rdzeń. Tego typu rdzeń. Słuchajcie, połóżmy sobie na cewkę. I zobaczmy. Oho. Dobra. Może zdążył. 0,6. Nic się nie zmieniło. Jeszcze raz. 0,6. Spróbujemy znaleźć rdzeń taki prętowy, żeby włożyć tutaj pod cewkę i zobaczycie, co będzie. Ok, patrzcie. Pręt prętowy z anteny prętowej. Wkładamy, bo on wejdzie. Aha, zapomniał pan.
Tego rdzenia by się przydało to włożyć, ale to jest za grube. Dobra, spróbujemy tylko tak zbliżyć i zobaczymy, co pokaże mierni. 0,6, nic nie pokaże, bo musimy mieć w środku zrobić poszerzenie indukcji. Może w ten sposób to rozbliżymy. Zobaczmy, co będzie. 0,06. Tym nie zademonstruję. Wkładając rdzeń do środka cewki, zwiększamy jej indukcyjność. Czyli tak, jakbyśmy dowinęli drugie tyle zwoju. Albo i więcej niż drugie tyle. Zależy, jak głęboko sobie włożymy ten środek. Pręcik ten jest akurat mosiężny. To jest rurka mosiężna z anteny. Możemy sobie włożyć do środka. I to będzie działać tak, jakbyśmy odwinęli te zwoje. 0,5. Widzicie? A patrzcie, do połowy włożymy. Zrobimy pomiar. 0,5 jeszcze jest, nie? Sama ta jedna cewka na tym. Czekajcie, żeby tutaj zrobić tak, żeby ten rdzeń jednak włożyć wertykalnie, nie? 0,6 już mamy, nie? Czyli stroimy. Dobra, mało ważne, znaczy to bardzo ważne. Teraz musimy sobie taki preszpan na to delikatnie pociągnąć tutaj te same brzegi klejem. Może być na gorąco, może być jakaś żywica albo lakier, tak żeby potem to się nam tutaj nie przesuwało. Dociąć papierek w koło i wszystko ładnie ze sobą spakować. No, potem będzie dobór. Dobrze, wypadałoby przed nawinięciem rozpisać pyre końce, bo nawet w tej chwili miernikiem tego nie zmierzycie, bo tu rezystancja jest znikoma. No chyba te ostatnie 3 cewki, czy 4 troszeczkę robią jakiś tam 1 ohm. A reszta jest praktycznie bez indukcja, bez oporu. Ja tu sobie zrobiłem kolorki. I te kolorki są poukładane po kolei, tak jak są kod kreskowy rezystorów, także no, powinienem wiedzieć, jak to jest. Dobra, ja pozdrawiam, słuchajcie, albo dobra, jeszcze nie kończymy. Bo mam ogromne podziękowania dla patronów, słuchajcie, z Patronite'a. Dla Szymona Radio SWL mam podziękowania, bo wpłacił na Patronite'a 400. W tym, że Patronite to rozłożył na bodajże po 21 zł mi płaci co miesiąc, także to tam trochę będzie, no, czyli 25 stawka, 400 po 25 to jest parę miesięcy, no. Czyli wychodzi 4 miesiące na 100 razy 4, to jest rok czasu. Super, dzięki. Jak nawinąć ceweczki? Ceweczka wyjścia wzmacniacza lampowego. I jeszcze tylko tak na zakończenie poskładamy je sobie. O tak, jeszcze jeden. Ekstra. Oglutowałem. O kurde, się wkleiło. Tak, i chwyty papier. Mam potrzebne. Transformatora. No, tutaj jest obudowa jego.
O. Ślicznie. Wszystko wkładamy. I naszego filtra możemy zamknąć. Tylko czym otworzyć było czym? Spokojnie się otworzyło, to i się zamknie. I tak dalej, i tak dalej. I do następnego odcinka. Się zmieści. Się zmieści. A ja myślałem, już myślałem sobie, że będzie. O, jeszcze. Pomału powstaje, nie? Pozdrawiam.